Nie wiem, czy to drama, czy co, ale uznałam, że muszę się wypowiedzieć, bo już po prostu mnie to denerwuje. Ludzie tak przeżywają to, co ja mam na swoim ciele. Od razu zaznaczam, że nie chcę zaczynać pseudodramy z tym gościem, niech on nagrywa co chce. Chodzi mi o całokształt sytuacji plus sekcję komentarzy. Według niego, gdybym sobie wydziarała mój napis po chińsku, to uczcionką byłoby ok, ale moją już nie jest ok. Ludzie również spruli się do mnie, że nie mówi się znaczki chińskie. Z ciekawości sprawdziłam to w internecie. W sumie nie sprawdziłam tego w internecie, bo nie mogłam tego znaleźć, bo wszędzie było napisane znaki albo znaczki chińskie, więc jak ktoś wie, możecie mi to napisać w komentarzu, ale chciałam zaznaczyć, że ja nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Nie jestem tłumaczem polsko-chińskim. Dowiedziałam się również, że mogę bardzo urazić kogoś z Chin moim tatuażem. Tego akurat nie rozumiem, gdyby do mnie podbił obcokrajowiec i powiedział siema, na spontanie sobie zrobiłem dziarę po polsku, nie wiem co ona znaczy, no to pewnie bym się zaśmiała i, nie wiem, zbiła z nim pionę, ale nie rozumiem, jak coś takiego może urazić i nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest doszukiwanie się problemu tam, gdzie go nie ma i doszukiwanie się rasizmu tam, gdzie go nie ma, ponieważ próbujecie na siłę mi w tych komentarzach wpoić to, że jestem rasistką, a nią nie jestem. Zanim przejdę do tego, czemu zrobiłam ten tatuaż, to chciałam zaznaczyć, że byłam 11 lat w kanadyjskiej szkole, gdzie mieliśmy wszystkie narodowości, więc praktycznie od dziecka miałam wpojone to, że jesteśmy wszyscy równi. A czemu akurat znaczki chińskie? Oczywiście nie muszę się wam tłumaczyć, ponieważ to jest moje ciało i moja decyzja, ale nie rozumiem, czemu ludzie patrzą na wszystko w takich negatywnych barwach. Ja sobie wydziarałam napis po chińsku, zresztą nie pierwszy, bo już jeden tutaj mam, ponieważ bardzo się jaram Azją. To jest tyle. Oczywiście, według niektórych ludzi, żeby wydziarać sobie coś po chińsku, to muszę studiować chiński 20 lat. Ale tak serio, po prostu moim największym takim marzeniem podróżniczym jest zwiedzenie Japonii. Uważam, że to jest jedno z najciekawszych miejsc na świecie, jak nie najciekawsze miejsce na świecie. Na drugim miejscu mam Chiny, a potem Indie, no czyli wszystko Azja. A to czemu akurat nie japoński, to dlatego, że już mam jedną po chińsku, więc chciałam się trzymać zasady, ale mniejsza. Chodzi o to, że strasznie mnie jara Azja i strasznie chcę ją zwiedzić i uważam, że ich pismo jest po prostu bardzo ładne, więc sobie je wydziarałam. Więc jakby z mojej strony to jest coś pozytywnego, nie negatywnego. A do osób, co mi mówią, jak można sobie dziarać coś, czego nie rozumiesz. Właśnie tutaj był dla mnie cały fan, może mam coś nie tak z głową, nie wiem, ale ja nie przywiązuję takiej wagi do tego, co mam na ciele. Dla mnie taki zaplanowany tatuaż, który się długo projektuje i tak dalej, jest nudniejszy. Wolę zrobić coś na spontanie i minutę przed wymyślić wzór. Ale wiecie, ja bym nie chciała żałować żadnego swojego tatuażu, ale jeśli by się tak stało, no to jest na szczęście tylko mój problem, nie wasz. A mi się ta dziarka bardzo podoba i proszę, dajcie mi się nią cieszyć, żebym ją sobie kojarzyła z fajnym wypadem ze znajomymi na spontanie, a nie z jakąś pseudodramą na TikToku. To tyle z mojej strony. Jeśli ktoś z Chin ogląda mojego TikToka i żaden Polak za niego się nie wypowiada, co jest rasistowskie, a co nie, to pozdrawiam, bo uważam, że macie bardzo ładne pismo.